Pan doktor Ciechanowicz wygłosi referat na temat 440. rocznicy powstania Uniwersytetu Wileńskiego, który później był znany jako Uniwersytet Stefana Batorego, bo pierwotnie było to kolegium jezuickie, tak, podniesione do rangi Akademii Wileńskiej. Ja to nie mam nic do powiedzenia, panie. Nie, no. Proszę bardzo, panie doktorze. Czcigodny panie przewodniczący, szanowni państwo. Pozwolę państwu, że zacznę swoje wystąpienie od krótkiej informacji. Dziś bezpośrednio z Wilna przywiozłem dla państwa kilkadziesiąt egzemplarzy magazynu wileńskiego. I są tam także nagrania 3 komplety o polskiej autonomii na Wileńszczyźnie w swoim czasie. Proszę z łaski swojej, za to nie trzeba płacić, proszę zabrać to sobie przy okazji, może na przerwie, może teraz. Drodzy państwo, dlaczego mówimy o Wileńskim Uniwersytecie? Po pierwsze, rocznice. Ten rok i przyszły 2019 rok. Idzie o to, że wiosną 1578 roku król polski i wielkie książę litewskie, jak wówczas pisano, na piśmie przyrzekł biskupowi wileńskiemu Walerianowi Protasiewiczowi przekształcenie kolegium wileńskiego, jezuickiego, w akademię. Po 11 miesiącach, już w roku 1579 latem, król rzeczywiście dotrzymał słowa i wydał specjalne rozporządzenie świadczące o tym, że w Wilnie powstaje Academia et Universitas Societatis Jesu. W październiku tegoż 1579 roku papież Grzegorz XIII specjalną bullą zatwierdził powstanie w Wilnie Uniwersytetu i Akademii i Uniwersytetu, jak wówczas podwójnie zwano. Drodzy państwo, proszę nie gniewać się na mnie, że przemawiam do państwa siedząc. Po prostu lepiej państwo będą słyszeć, gdy mówię do mikrofonu i nie będą państwo teraz musieli wytężać słucha, mogą sobie państwo spokojnie uciąć drzemkę podczas mojego wystąpienia. Drodzy państwo, Wileński Uniwersytet nie był najstarszym uniwersytetem w Europie. Boże, broń. Bo proszę zobaczyć, w Bolonii 1119 rok, w Paryżu 1160, w Oksfordzie 1167, w Cambridge 1209, w Padwie 1222, w Neapolu 1224 i tak dalej. Czyli 12-13 stulecie już powstawały uniwersytety w katolickich krajach w Europie Zachodniej. Na ziemiach słowiańskich Praga 1348. Potem drugi Uniwersytet Słowiański to Kraków 1364, oczywiście, jak wiemy z państwem. Później Wiedeń między innym i cały szereg uniwersytetów niemieckich. W Erfurcie, w Kolonii, w Lipsku, w Rostocku, w Greifswaldzie. Niemcy troszkę się spóźnili początkowo. Potem nadrobili to z nawiązką. Dlaczego, drodzy państwo, Uniwersytet w Wilnie musiał koniecznie powstać? Częściowo dlatego, żeby się przeciwstawić nabierającemu obrotu procesowi protestantyzacji ludności Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1544 roku w Królewcu powstało słynne Albertinum, niemiecki uniwersytet z niemieckim językiem wykładowym. Bo to protestanci zaczęli wprowadzać języki narodowe do szkolnictwa wszystkich poziomów. Katolicy natomiast spóźnili się z tym procesem. Łacina ciągle była, a łacina była hermetyczna. Bądź co bądź, Polacy są wybitnie uzdolnieni do języków. To ogólnie znany i akceptowany fakt. A mimo to język narodowy zawsze jest dostępny szerszej masie ludności, ludności powiedzmy rolniczej, ludności kupieckiej i tak dalej. Także katolicy, Kościół katolicki musiał gonić protestantów, A w Wilnie protestantyzm rozwijał się bardzo dynamicznie już w ogóle w Wielkim Księstwie Litewskim. Wybitne rodziny szlacheckie, proszę państwa, Potoccy, Radziwiłłowie, Czartoryscy, cały szereg innych przechodziło
nawracało się na protestantyzm. Mikołaj Rej, wielki polski poeta, właściwie ten, który powiedział jako pierwszy, niech narodowi wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają, był protestantem. Zmarł w Wilnie, został pochowany na cmentarzu protestanckim w Wilnie, gdzieś niestety nieistniejącym, zniszczonym przez Moskwę, jak wiele pamiątek historycznych na tamtym terenie. Otóż Kościół postanowił, drodzy Państwo, że póki nie jest za późno, trzeba się przeciwstawić temu procesowi protestantyzacji, a co tym uważano germanizacji, kulturowej i psychologicznej germanizacji naszych terenów. I tak powstało, tak rodziła się idea i właśnie klerykalne, kręgi kościelne naciskali na Stefana Batorego stworzyć wreszcie na tych wielkich terenach obszernych polską uczelnię, uczelnię katolicką, która będzie z jednej strony krzewiła prawdę wiary i światło wiedzy, a z drugiej strony będzie się przeciwstawiało procesowi germanizacji, procesowi protestantyzacji tutejszej ludności. I tak się stało. I tak się stało. Niebawem, drodzy Państwo, uczelnia wileńska stała się prawdziwą, bo ja wiem, instytucją, która promieniowała na całą historyczną Litwę, czyli na obecną Litwę, na całą Białoruś, na Ukrainę, na Smoleńszczyznę, na Mołdawię, na Estonię i Łotwę współczesne. Olbrzymia sprawa. Drodzy Państwo, paralelnie, równolegle powstawały Akademie Nauk obok uniwersytetów jako centra badań naukowych. Pierwsza Akademia Nauk w Europie, drodzy Państwo, to Papieska Akademia Nauk w Rzymie, rok 1603. Potem Paryż 1635. W Berlinie rok 1700. Jeśli Państwu powiem, że pierwszym prezydentem Berlińskiej Akademii Nauk i drugim prezydentem Berlińskiej Akademii Nauk byli Polacy, będą Państwo prawdopodobnie troszeczkę zaskoczeni, bo pierwszym był Gottfried Wilhelm Leibniz, który szczycił się swoim polskim pochodzeniem, a drugi był Niemiec o bardzo niemieckim nazwisku Ernest Jabłoński. Petersburg, 1724 rok, 19 lat później niż Akademia Berlińska. I tutaj również pierwszym prezydentem Rosyjskiej Akademii Nauk był rodowity Rosjanin oczywiście, o nazwisku się Szczęcewicz, herbu Bogusz. Tak. Czyli olbrzymie oddziaływanie polskiego elementu kulturotwórczego na wszystkie strony. My Polacy mamy z Państwem pewien zabobon. Zabobon, który mówi, że wpływy kulturalne, oświata, światło wiedzy i rozumu płynęło z zachodu na wschód, czyli koniecznie z zachodu do nas. Nieprawda. Polska posiadała po pierwsze sama potężnym czynnikiem promieniotwórczym pod tym względem i promieniowała na wszystkie tereny, i na północ, i na południe, na zachód, i na wschód. A po drugie, była to interferencja kulturalna. To nie było jednokierunkowe wpływanie, tylko wzajemna wymiana, wzajemne się wzbogacanie. Oczywiście rozwijające równolegle z rywalizacją militarną, z rywalizacją gospodarczą i tak dalej. Drodzy Państwo, pominiemy tutaj wiele różnych szczegółów, bo nie ma czasu, Państwo są już przemęczeni tą piękną imprezą. Pierwsza, drodzy Państwo, 8 razy była zmieniana nazwa Wileńskiego Uniwersytetu. Pierwsza nazwa to była Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu, czyli Akademia i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego. Tak trwało do 1782 roku. Następna nazwa była Szkoła Główna Litewska, to koniec XVIII wieku, już potem Wyższa Szkoła Wileńska, potem po rozbiorach Cesarski Uniwersytet Wileński, kiedy to nastąpił rozkwit polonizacji, o czym za chwilę Państwu przypomnę jeszcze. Następnie przerwa po 1932 roku, po powstaniu listopadowym, uczelnia zlikwidowana, przekształcona w Akademię Medyczną i studium teologiczne. Następnie i one zostały zamknięte po 10 latach. Studenci albo zostali wywiezieni na Syberię, albo wstąpili na rosyjskie uniwersytety, albo wyjechali na Zachód. Różnie to było w zależności od konkretnych losów.
Następnie od roku 1919, kiedy to Józef Piłsudski osobiście wskrzesił Uniwersytet Wileński, on się nazwał Uniwersytet Stefana Batorego. Do 1939 roku. W 1939 roku brutalnie okupanci sowieccy zlikwidowali uniwersytet, przekazali tę ziemię Litwinom i Litwini od 1940 roku. Od 1940 już uczelnia funkcjonowała pod nazwą Vilnius Universitetas, czyli Uniwersytet Wileński. Do 1955 roku, kiedy co nadano bardzo dziwaczną nazwę Vilniaus valstybinis Vinco Kapsuko Mickiewicz Universitetas. Cóż to znaczy? Wileński Państwowy Uniwersytet imienia Wincentego Kapszuka Mickiewicza. A któż to taki Kapszuk, Wincenty Kapszuk Mickiewicz? Kto to jest? Ano, działacz komunistyczny, zwykły, bez żadnego znaczenia, nieuk, ciemniak, prosty człowiek, którego nie wiadomo dlaczego nazwano imieniem Wincentego Kapszuka Mickiewicza. No chyba ze względu na nazwisko Mickiewicz. No, prawdopodobnie. Mickiewicz jest bardzo dużo. Ja w Wilnie znałem, panie przewodniczący, znałem Stanisława Mickiewicza, który był czystej krwi Żydem. Ausgesprochener Jude. Ale Stanisław Mickiewicz. Proszę bardzo, czyli może nie dość, że Mickiewicz to jeszcze Stanisław. Tak, może być bardzo mylące. Przy tym syjonista i to syjonista antypolski. O, proszę bardzo. Mickiewicze mogą być i Polacy, mogą. I Litwini, i Żydzi, i być może inne narody. I są, jak najbardziej. Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Tak, to takie są dziwaczne rzeczy na kresach zachodu. To proszę mi powiedzieć, dlaczego pan popełnił taką książkę? Ono napisane. Że 200 lat Adama Mickiewicza, czyli tu pan pisze o tym Mickiewiczu, który jednak się czuł Polakiem, chociaż pisał... Nie czuł, był. Ale pisał Litwojczyzna moja. Geny miał polskie, tak. Geny miał bo polskie. Istnieje rasa polska, tak jak istnieje rasa żydowska na przykład, tak? Drodzy państwo, ta książka powstała, szanowni panie przewodniczący, ona powstała, były dwa wydania dotychczas. Ona powstała jak między innym na podstawie badań archiwalnych moich osobistych w archiwach Mińska i Wilna, gdzie dokumentuję, cytując materiały archiwalne, dokumentują czysto polskie pochodzenie matki Adama Mickiewicza, Barbary Majewskiej. Bo znowu w Polsce, nie wiem czy dotychczas, pokutuje chyba też taka pogłoska, że dziwna, narzucana między innym na wyższych uczelniach polskich, na wyższych uczelniach polskich, że Mickiewicz był Żydem. Jego dzieci były Żydami, bo on się Żydówką ożenił i potem już poszło, teraz jego są prawnukowie w Paryżu mieszkają, przyjeżdżają do Wilna, ale nikt z nich nie czuje się Polakiem, obaj panowie są Żydami. I przyjeżdżali do Wilna nie tak dawno, żeby odzyskać jakieś majątki swoje tam, prawda, a nie po to, żeby się zapoznać. Sam Mickiewicz, według tego, co pan przebadał, według tego, był co polskiego pochodzenia. Tak jest, co świadczą materiały archiwalne, niezbicie szlachcic polski. Tak jest. I matka, również matka, szlachcianka polska, Barbara Majewska, herbu Stary Koń. No, panowie Mickiewiczowie mieli swój również herb. Tutaj jest ta ilustracja. To chce pan tego Mickiewicza tym Żydom zabrać? Proszę mnie nie posądzać o antysemityzm. Chce pan Żydom Mickiewicza zabrać? Skoro zrobimy wypisy z archiwów mińskich i wileńskich, które jednoznacznie świadczą o absolutnie czystej polskości, że tak powiem. I znowu, że jako rasista to mówię, nie, prawda? Nie, tak, absolutnie czystej polskości. Znam pana, panie doktorze. Tak jest. Absolutnie dowodzimy tą książkę czysto polskiego pochodzenia. Gdyby był częściowo żydowskiego pochodzenia, w moich oczach nie świadczyłoby to o niczym złym. Zwykle nie był. Zwykła rzecz. Pan Bóg stworzył i Żydów, i Polaków, i Niemców, i Rosjan. Musimy nawzajem niekoniecznie kochać, ale przynajmniej tolerować. I godzić się z tym, że istniejemy. I niekoniecznie to. Dla mnie słowo Żyd czy żydowskie nie ma żadnego pejoratywnego ani pozytywnego znaczenia. Jest to czysto opisowe, neutralne kategorie w moim odczuciu. Państwo mogą czuć inaczej, proszę bardzo, tak? I obecnie, drodzy państwo, od 1991 roku Strzechnica Wileńska nosi nazwę Mikola Romera Universitetas, czyli Uniwersytet Michala Romera. Michal Romer, jak państwo wiedzą, to był taki działacz naukowy, niekoniecznie dużego formatu, działacz społeczny również, który uważał, że Wileńszczyzna powinna należeć do Litwy, że tamtejsza ludność to, i owszem, spolonizowani
Litwini historycznie, że tak powiem, ale nie będziemy o tym dłużej mówić, no bo nie warto, nie warto. Niektórzy badacze, drodzy Państwo, negują, trzeba powiedzieć to otwarcie, też genetyczną i kulturową więź między dawną uczelnią polską, a późniejszą litewską. Jednak ciągłość istnieje. Ja przez pewien okres wykładałem filozofię na tym uniwersytecie. Wiem doskonale, jak pieczołowicie, z całą odpowiedzialnością, jak pieczołowicie Litwini obecnie traktują dziedzictwo dawnego Wileńskiego Uniwersytetu. Biblioteka, archiwum, łaciński inkulabuli są pieczołowicie chronione, pieczołowicie opracowywane, katalogowane i bardzo często wydawane w przepiękny, w przecudny sposób. Stare grawiury, stare staloryty, miedzioryty i tak dalej są dużego formatu. Niedawno wydano herbarz litewski Wojciecha Wijuka Kojalowicza. Olbrzymia księga dwujęzyczna. Język łaciński po lewej stronie, po prawej stronie język litewski. Także tutaj bardzo, bardzo, bardzo złożona sytuacja. Było prosto to odczuć, powiedzieć jednoznacznie, jak jest. Jednak Litwini czują się, że to także ich dziedzictwo. A my jako Polacy oczywiście nie powinniśmy zapominać, że to jest także nasze dziedzictwo. A może przede wszystkim jednak nasze dziedzictwo. Bo chociażby pierwszymi rektorami uniwersytetu byli Piotr Skarga, genialny kaznodzieja, pisarz, teolog. Drugim Jakub Wujek. Również genialny pisarz, z całą odpowiedzialnością, genialny, autorzy wielkich dzieł naukowych, wielkich rozpraw teologicznych. Przed tym Piotr Skarga był znakomitym publicystą na domiar wszystkiego. Także nam teraz powiedzieć, że to nie jest nasze, podlizywać się obecnym posiadaczom tego terenu byłoby krańcowo nieracjonalne, krańcowo nikczemne i podle, powiedziałbym. Także należy pamiętać. Drodzy Państwo, dlaczego, zadajmy sobie troszkę migawkowo, dlaczego język polski raptem zaczął robić olbrzymie postępy na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego? Mówi Mikołaj Rej, wybitny polski pisarz, jaki piękny styl, jaki wspaniały język, a jakie tłumaczenie Biblii katolickiej Jakuba Wujka na język polski. To jest spiżowy język, to jest autentyczny język sakralny, To nie jest język obiegowy jakiś. Dotychczas możemy w zapadłej wsi na Białorusi czy na Litwie usłyszeć, drodzy Państwo, że jak to jest, że oni, ludzie rozmawiają tak przy gospodarce sobie, przy rolnej, rozmawiają takim mieszanym językiem słowiańskim, białorusko-polskim, a w kościele koniecznie, wyłącznie polskim językiem. To mówię, że jednym językiem się rozmawia z trzodą chlewną, a w innym języku się zwraca do Pana Boga. Czyli do Pana Boga wyłącznie w języku polskim, jako w języku sakralnym. Drodzy Państwo, Jan Długosz, Marcin Kromer pisali po łacinie, ale pisali w tak wyjątkowo patriotycznym, a nawet nacjonalistycznym w najlepszym tego znaczeniu słowa duchu, że bardzo szybko, już w połowie XVI stulecia, właściwie całe elity polskie, elity Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego miały polską świadomość narodową. Oto Stanisław Orzechowski w 1564 roku pisze: Królestwo Polskie z ludu wybranego zbudowane, święte jest. Wspiera jego Wojciech Dębolęcki. Królestwo Polskie jedynowładnym, a najstarodawniejszym w Europie jest. Pewne jest, że Biały Orzeł niedługo znowu przez wszystek świat skrzydła swe rozciągnie. I dalej Jan Rybiński był pewny, cytuję, że w niebie tylko po polsku się mówi. Nie tak dawno rozmawiałem, spotkałem znajomego księdza, on mnie z oburzeniem do mnie mówi: Panie Janie, skończyłem teraz zajęcie w liceum. Jak pan pomyśli, co to za młodzież? Ja ich zapytałem, w jakim języku mówi się w niebie? W jakim języku Bogorodzica rozmawia z duszami zmarłych? Pytam: księże Janie, a w jakim? Oczywiście w żydowskim. A ja pytam, a w jakim żydowskim? W jidysz czy w hebrajskim? Bo Jezus Chrystus nie znał ani hebrajskiego, ani jidysz. Prawda? A mówił zupełnie tak, w aramejskim języku mówił. I dajmy na to,
W arabskiej literaturze naukowej Jezus Chrystus jest zwany Aramejczykiem albo Galilejczykiem, a to zupełnie inne narody niż Hebrajczycy, zupełnie inna rasa, rasa aryjska w tym przypadku, a zarówno Galilejczycy wedle pomiarów czaszek, jak i Aramejczycy. Twórcy, zresztą Aramejczycy, twórcy wielkiej kultury. Tak, i ostatnie słowa, prawda, Jezusa Chrystusa na krzyżu, Eli, Eli, lema sabachtani, to jest język aramejski, Boże, Boże, Ojcze, Ojcze, po cóż mnie opuścił, tak, w języku aramejskim. A więc dlaczego Kościół naucza, że w niebie rozmawia się po żydowsku i to w Polsce? Żydzi, drodzy Państwo, przyjęli to powstanie polskiego mesjanizmu z wielkim oburzeniem. Ja osobiście spotykałem w Akademii Nauk Białorusi znakomitych intelektualistów żydowskich, żydowskiego pochodzenia, autorów dzieł filozoficznych. Oni są oburzeni. Jak Polacy odważyli się? Przecież jest jeden naród wybrany, to jest naród żydowski. A Polacy w XVI wieku ogłosili sami siebie za naród wybrany. Ja mówię, przecież wy też sami siebie ogłosiliście. A kto was ogłaszał? Sami siebie ogłosili. I my ogłosiliśmy sami siebie. A potem u nas powstał jeszcze w XIX wieku, jak państwo wiedzą, ruch mesjaniczny, prawda? August Cieszkowski, Karol Liebelt, Bronisław Trętowski, wybitni intelektualiści. Cała koncepcja powstała filozoficznie ugruntowana, dotycząca tego, że właśnie my, Polacy, jesteśmy narodem wybranym. Tak? Oczywiście mówię to żartem, drodzy Państwo, wszystkie narody prawdopodobnie wedle mojego skromnego zdania są narodami wybranymi w tym sensie, że wszystkie zostały przez Pana Boga stworzone, wyposażone w rozum, w sumienie i wszystkie mają prawo do życia. I także do błądzenia, tak, ogłaszania samych siebie za nie wiadomo co często. Drodzy Państwo, język polski. W 1697 roku język tak zwany starosłowiański język kancelaryjny na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego zastąpiono urzędowo językiem polskim. Szlachta litewska, żadna inicjatywa. Przyszło do nich z Królestwa Polskiego, to przyszło promieniowanie, duma z polskości. Polskość jest tym, z czego należy być dumnym. Polskość jest identyczna z wielką kulturą etyczną i intelektualną. Z wielką potęgą także militarną, gospodarczą i wszelką inną. A więc bycie Polakiem to coś dumnego, coś bardzo dobrego, coś wysokiego. I stąd to poszło nawet już powiedzmy o korzeniach nieco innych niż polskie, o korzeniach słowiańskich, braterskich, więc niewątpliwie nastąpił taki proces takiego ostatecznego, otwartego samospolonizowania się Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1697 rok, szlachta litewska postanawia, że język polski jest urzędowym językiem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Drodzy Państwo, zakrawa na pewien paradoks, że równo 300 lat później Ojciec Święty Jan Paweł II zabronił używanie języka polskiego w obrębie Kościoła katolickiego na terenie Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy. Język polski musiał ustąpić przed tamtymi językami narodowymi, a w drodze wyjątku nabożeństwo w języku polskim mogą się odbywać za postanowieniem odnośnych episkopatów. Które są nam nieprzychylne. Oczywiście. Paradoks. Polski papież znosi i drodzy Państwo, to odepchnęło wielu tamtejszych wiernych od Kościoła. Otrąciło po prostu. Bo bądź na Białorusi, z całą pewnością, katolikami są przede wszystkim Polacy. Przede wszystkim Polacy, autentyczni Polacy. Tak. Panie doktorze, skoro pan napisał książkę o Mickiewiczu, to może taką książkę również o Janie Pawle II. Bo może by się okazało, że jednak on nie był 100% Polakiem. Tak, mi się wydaje, że jakby pan to przebadał, to byłaby bardzo wartościowa pozycja, no bo ja w polskość Jana Pawła II nie wierzę. A są też osoby, które podają pewne fakty, które mówią, że był on polskiego pochodzenia. Tak, a jeśli pan pozwoli, ja to tchórzliwie uniknę dyskutowania na ten temat. Dobrze? Tak. Drodzy Państwo, dwaj pierwsi rektorzy, jak mówiliśmy, wybitni polscy filozofowie, podkreślamy, polscy filozofowie, polscy patrioci, polscy pisarze, Piotr Skarga, Jakub Wujek, obaj zresztą z Mazowsza pochodzący. Jezuici, którzy założyli uczelnię w Wilnie, przybyli z Krakowa i
tak poszło dalej. A nie, i zobaczmy, od razu na uczelni, XVI wiek, tenże tuż po założeniu uniwersytetu, znakomici polscy intelektualiści o formacie ogólnoeuropejskim. Łukasz Zaluski, August Olizarowski, Marcin Śmiglecki, autor akademickiego podręcznika logiki, który liczył 1558 stron i był używany we wszystkich europejskich uniwersytetach jako podręcznik logiki. Zaczynając od Portugalii poprzez Hiszpanię, aż tutaj do Wilny. Co więcej, jego podręcznik logiki stosowano w Kijewo-Mogilańskiej Akademii później, a także na uczelniach Petersburgu i Moskwy. Porażające rzeczy po prostu, porażające, jak potężnych synów, jak potężne umysły rodziła w swoim czasie Polska. Niesamowite po prostu. Nie trzeba było jakichś sztucznych rzeczy, tylko samo to. Tomasz Młodzianowski, a Maciej Kazimierz Sarbiewski, zwany Horacym Polskim, którego poezje dotychczas są wydawane jako pomocy naukowe w wielu krajach europejskich, w seminariach katolickich. Czyta się te teksty. Idealne pod względem harmonii i piękna. Idealne, absolutnie. On był zarówno studentem Uniwersytetu Wileńskiego, jak i potem był profesorem Wileńskiego Uniwersytetu. Olbrzymie figury, olbrzymie, wielkiego formatu. Poziom nauczania niesamowity. Drodzy Państwo, w trybie obowiązkowym język łaciński, grecki i hebrajski. W trybie obowiązkowym to trzy starożytne języki plus nowożytne francuski, niemiecki, włoski i angielski. Kto jest w stanie nauczyć się w ciągu 5 lat 7 języków, przy tym na bardzo dobrym poziomie? To nie było tak, że i sobie postawię tobie stopień i idź, bo kogo szykowali? Kaplanów, urzędników państwowych i nauczycieli do liceów. Nauczanie było na najwyższym poziomie. Większość stanowili Polacy, oczywiście rodowici, ale byli Hiszpanie, byli Francuzi, byli Włosi, byli Niemcy. A potem powoli taki proces był, że coraz bardziej miejscowi Polacy, tamtejsi Polacy, kresowiacy byli zarówno profesorami, nie mówiąc o studentach, to już od razu była większość. Ale studiowali, studenci też byli ze wszystkich krajów europejskich, drodzy Państwo. Takich intelektualistów, takiego poziomu teraz nie ma, drodzy Państwo, zaryzykuję to twierdzenie. Mogą Państwo oczywiście mieć inne zupełnie zdanie. Wszystko, co mówię, to tylko do rozważenia przez Państwa. To krytycznego rozważenia. Boże broń, nie narzucam, nie przekonuję i niczego nie sugeruję. Tylko dzieje się swoimi zarówno faktami, jak i przemyśleniami niektórymi. Początkowo w Akademii podjęło studia aż 600 studentów. Proszę pomyśleć, pierwszy rok od razu. 600 studentów, a z biegiem lat liczba się powiększała. Natychmiast założono drukarnię uniwersytecką. Drukarnię. I od Państwa pozwolę, że tutaj, że w pierwszych 25 latach wydano 374 tytuły książek, w tym 202 tytuły po polsku, 107 po łacinie, 56 po rusku, 6 po niemiecku i 2 po litewsku. Po litewsku 101 razy mniej niż po polsku. W stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mało tego, drodzy Państwo, że sama uczelnia promieniowała na olbrzymie tereny. Działacze uczelni założyli też gigantyczną sieć gimnazjów. Gimnazje to były szkoły średnie, po których wstępowano na uniwersytety. I niech Państwo posłuchają, jakie to były miasta. Nie będę nazywać dat, bo to natychmiast poszło. Riga, Dorpat, czyli Tartu współczesne w Estonii, Tartu. Nieśwież na Białorusi, Polock na Białorusi, Łódzk, Winnica, Bar, Orsza, Kroże, Bobrujsk, Grodno, Witebsk, Smoleńsk, Mińsk-Litewski, Drohiczyn, Kowno, Dyneburg. I to nie wszystko jeszcze, drodzy Państwo. Ale widzimy, nie? Jakie olbrzymie tereny. A jakie to były szkoły? To były szkoły polskie. To były szkoły polskie. W gimnazjach wkładano w języku polskim. Proszę bardzo. I olbrzymi rozwój oczywiście ogólnej kultury, postępu gospodarczego, nowoczesne sposoby gospodarowania, nowoczesne sposoby organizowania życia społecznego, literatura, czytanie, czytelnictwo. Przy każdym kościele dwuroczna szkółka początkowo powstawała. Ludność stawała się naprawdę oświecona dzięki funkcjonowaniu oto tego Wileńskiego Okręgu Naukowego. Plejada wybitnych uczonych wśród profesorów. Tam nazwałem kilka we wcześniejszym etapie, a później Tomasz Żebrowski, Adam Naruszewicz, Stanisław Bonifacy Jundzil, Józef Jundzil, Jan i Jędrzej Śniadeccy, wszystkim Polakom znane nazwisko, Józef Strumilo, Eusebiusz Słowacki, ojciec Juliusza,
Marcin Poczobut-Odlenicki, wybitny astronom, Joachim Lelewel, historyk, Kazimierz Narbut, historyk, Jan Znosko, filozof, Józef Golchowski, filozof, Feliks Koneczny, to już później, prawda, tak, twórca, o, pan przewodniczący sprzedaje książki, znakomita umysłowość, genialna absolutnie, Feliks Koneczny, Manfred Krydl, Marian Zdziechowski, inny geniusz XX wieku Polski, nie wydawany w Polsce, nie wiadomo dlaczego. Wiadomo dlaczego. A człowiek genialny, a wiadomo, tak, wiadomo. Absolutnie, tak. Wiadomo dlaczego. Władysław Tatarkiewicz, historyk filozofii, historyk estetyki, prawda, znakomity umysł, ale czysto kresowy, gdy się czyta jego teksty, tak Koroniusz pisać nie mógł. Tatarkiewiczowie pochodzą z ziem białoruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czy to zupełnie inna taka, inna nutka, bardzo polska, bardziej polska niż pisarze, którzy w Krakowie pisali, którzy podniemczeni troszeczkę sobie już tak. Ja, drodzy Państwo, opublikowałem bardzo dużo, ponad 2000 stron drukowanych na te tematy. To... Ja rozumiem, że w tym tekście pisanym po tej konferencji, który Pan mi przekazał, nie. Będą te z datami te wszystkie gimnazja tak, wymienione. Są tam wszystko jest, tak? Dobrze, są, tak. Panie to wszystko jest. Tak, tak, pan to... Między innymi po trzy wydania miały moje książki z dziejów kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie wyakcentowało właśnie dzieje polskiej kultury. W tytule tego nie ma, ale z dziejów kultury polskiej w Wielkim Księstwie Litewskim brzmiała by pełna nazwa. Poczet profesorów wileńskich. I dalej, dzieci księcia Gedymina. Tak metaforycznie nazwałem wybitnych wychowanków Wileńskiego Uniwersytetu. To czy to mi plus jeszcze urok prowincjonalizmu, dzieje szkoły malarskiej przy Uniwersytecie Wileńskim. 4 tomy. To tego było tylko jedno wydanie tej ostatniej książki. Wśród studentów Jan Karol Chodkiewicz, wybitny dowódca wojskowy, Krzysztof Arciszewski, teoretyk artylerii, generał, także w Brazylii później. Józef Atkuncewicz, wybitny kościelny działacz, Melecjusz Smotrycki, to samo. Andrzej Towiański, Tadeusz Rejten, jeden z naszych bohaterów narodowych. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Ignacy Domejko, Józef Ignacy Kraszewski, Wincenty Pol, Antoni Walecki, który za konspirację trafił na Syberię, potem gubernator polskiego pochodzenia, gubernator pozwolił mu prowadzić badania naukowe i został jednym z najwybitniejszych badaczy flory i fauny Azji Środkowej i Syberii. I jego imieniem nazwano Walecki i kilkanaście okazów, kilkanaście gatunków fauny tamtejszej, azjatyckiej fauny. Piotr Wagner, wybitny rosyjski geolog, Antoni Odyniec, Tadeusz Kowzan, to już po wojnie, to przed wojną, ale pracę zawodową młody człowiek Tadeusz Kowzon, z którym korespondowałem przez pewien czas, wybitny kulturolog we Francji, na francuskich uniwersytetach. Jego książki tłumaczono na wiele języków, w tym na język japoński. Czesław Miłosz był studentem Uniwersytetu Wileńskiego, Tadeusz Konwicki. Mnóstwo znakomitych Polaków, różnego światopoglądu oczywiście, różnej orientacji światopoglądowej i politycznej, ale pierwszy polski elementarz, oczywiście Państwo już wiedzą, że powstał w Wilnie w 1633 roku. W Wilnie, tak. Także proszę na nas nie pokazywać palcem za przeproszeniem krzywym, że to ze wschodu, oni tam tacy, oni ruscy, oni Litwini, oni tam nie wiadomo kto. To jeszcze nie wiadomo, kto jest większym Polakiem. Czy my Kresowiacy, czy kto inny, delikatnie mówiąc. Proszę nie pokazywać palcem. Drodzy Państwo, dramatyczne i tragiczne dzieje Uniwersytetu. Te dzieje były tym samym, co dzieje tamtejszych ziem. 1654 rok, rozpoczyna się najazd moskiewski na tamte ziemie, na Wielkie Księstwo Litewskie. Połowa ludności wyginęła, dosłownie połowa ludności wyginęła. Zabrano do Moskwy wspaniałe biblioteki, prywatne i szkolne. I szkolne, a więc gimnazjalne, część uniwersyteckiej, prywatne, nasi arystokraci, nasi wielcy panowie kresowi mieli domowe biblioteki, boga przebogate. Wszystko pojechało do Moskwy. A dlaczego między innym? Bo w Moskwie, drodzy Państwo, Polacy zawsze cieszyli się i teraz się cieszą specyficzną miłością i specyficznym podziwem jako wielki kulturalny naród słowiański. Iwan Groźny pięknie mówił po polsku i miał bardzo dużą bibliotekę, w której co najmniej połowa książek była w języku polskim. Tak piszą rosyjscy uczeni. Oni teraz szukają tej biblioteki w Moskwie. Szukają w podziemiach, tam olbrzymie podziemie liczące dziesiątki kilometrów. Szukają, może znajdą, może rzeczywiście potwierdzi się to. A w każdym bądź razie, gdy
A car Aleksej Michajłowicz, który najechał na Polskę, prawda, również doskonale znał język polski, się Polakami otaczał. Co więcej, gdy zajął ziemię smoleńską i inne tam, pozabierał stamtąd najlepszą naszą szlachtę do siebie, do Rosji, obdarzył posiedłościami ziemskimi, obdarzył przywilejami. Tylko trzeba było przysiąc na wierność carowi moskiewskiemu i ewentualnie, już byłoby idealnie, przejść na prawosławie, tak, żeby wówczas wszelkie drogi były otwarte. Wszelkie, wszystko, proszę bardzo. I tam mnóstwo, Grybojedow Aleksandr, pan sobie, to jest Grzybowski. Jego dziadek był Grzybowski, a on Grybojedow. A Aleksander Puszkin miał polskich przodków również. Lermontow był również, dziadek jego był Polakiem. Prawda, pochodzenie szkockiego, Lermont, tak? Ale już spolszczony bardzo mocno. Mógłbym teraz Państwu wymienić ogromną liczbę nazwisk słynnych, największych nazwisk rosyjskiej kultury. Tak, oczywiście, Herbu Radwan, szlachta polska jak najbardziej. Tak, niektórzy mówią, że Dostojewski bardzo nie lubił Polaków, prawda, był antypolski. A proszę Państwa, czy Władysław Reymont był antypolski, czy nie? Nie? Nie był. To poczytajcie Chłopi. Tam nie ma żadnego Polaka, który jest człowiekiem. Samo bydło. Samo bydło. Samo odpowiedzialnością. Dostojewski aż tak o Polakach nie pisał. Proszę zobaczyć, kim są chłopi polscy u Reymonta. Pijacy, złodzieje. W przetecznicy chciałem ostrzej powiedzieć, ale boję się urazić uszko delikatne miłych pań tutaj obecnych. W przetecznicy. Tak wyglądają chłopi u Reymonta. A nikt nie powie, że on jest antypolski. A dlaczego Dostojewski antypolski? Do 1934 roku życia był Polakiem. Czuł się Polakiem, był Polakiem, wstąpił do kulka rewolucyjnego Petraszewców, tak polsko-rosyjskie kulko rewolucyjno-antycarskie. Zdemaskowano. Któryś z Polaków, z członków kulka z polskiego pochodzenia doniósł władcom carskim. Wszystkich aresztowano, Dostojewskiego skazano na powieszenie. I dopiero już wisiel stał na szafocie, już nałożono pętlę na szyję. Odczytano rozkaz cara, że zastępuje się karę śmierci zsyłką na Syberię. A drodzy Państwo, gdy trwało śledztwo w tej sprawie kulka Petraszewców, okazało się, że polscy członkowie czulka byli najpodlejsi. Najpodlejsi, bez żadnych skrupulów i zahamowań donosili na innych członków, szczegółowo wszystko opisywali. I Dostojewski znienawidził Polaków. Polak, bo jego matka z domu Nieczajew, również polskiego pochodzenia, rodzina Nieczajewów. Także i po kądzieli, i po mieczu Dostojewski był Polakiem. Tak, on, jak arcybiskup Szeptycki. O, tak, stuprocentowy Polak. Znienawidził arystokrata, tak. Organizował ukraińskie rzezie na Polakach. Proszę bardzo. Tak bywa. Kiedy któryś z Polaków, Polacy są bardzo ambitni, bardzo kochają sami siebie, mają poczucie godności, dostojeństwa i nie cierpią, jeśli ktoś ich w czymś poniży, gdzieś szarpnie, gdzieś zaboli coś temu honorowemu polskiemu sercu. Bywają przypadki. Szeptycki, Dostojewski znienawidził własny naród. Proszę bardzo. Coś to mówić. Z drugiej strony on Polaków pokazuje rzetelnie, jak jesteśmy. Narwańcy tacy sobie, niesystematyczni, a impulsywni, niekonsekwentni. A co, może nie jesteśmy? Jesteśmy tacy i dobrze. Gdy mnie ktoś krytykuje, jestem tylko wdzięczny jemu. A co mam się obrażać? Nasi wrogowie są naszymi najlepszymi przyjaciółmi, bo wskazują nam na nasze niedociągnięcia, na nasze niedostatki, a więc pomagają nam stać się lepszymi. Co tu się obrażać? Panie doktorze, ile jeszcze czasu? Więcej 5 minut? Można powiedzieć, że prawie wszystko. A mogę? No oczywiście, 5 minut. O, wystarczy. Damy radę? Z nawiązką wystarczy. Damy radę. Tak. Bezwzględnie. Bezwzględnie. Drodzy Państwo, najbardziej kontrowersyjna część mojej teraz wypowiedzi skłonnej przed Państwem. Na to żeśmy czekali. Największy rozkwit polonizacyjnej funkcji albo krzewienia polskości przez Wszechnicę Wileńską nastąpił po rozbiorach, kiedy to Wilno weszło w skład Cesarstwa Rosyjskiego. 35 lat. Funkcjonowanie Wileńskiego Okręgu Naukowego, wszystkie te miasta, które Państwu nazwałem, plus cały szereg innych. Ministrem oświaty Cesarstwa Rosyjskiego jest Adam Jerzy Czartoryski. Władze petersburskie asygnują olbrzymie pieniądze na rozwój Wileńskiej Biblioteki, na rozbudowę gmachów,
na budowę pomniejszych szkółek rozmaitych na całym terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. I wszystko się, setki szkół powstają z polskim językiem nauczania pod kierownictwem profesorów, patriotów polskich, pracujących na Wileńskim Uniwersytecie. To jest jakiś paradoks niby, prawda? Niby paradoks, ale było właśnie tak. I powiedziano, że Rosjanie mieli i mają do Polaków słabość. My nie jesteśmy tego świadomi. Myśmy chorujemy wszyscy prawie bez wyjątku na patologiczną rusofobię. Może to odruch obronny i dobrze. I dobrze pod pewnym względem i w pewnym zakresie. Ale musimy też wiedzieć, tak? Że to rzeczywistość jest bardziej złożona, że nie tylko zło. Rosjanie są bardzo prosłowiańscy i jak powiedziałem, bardzo cenią Polaków jako najbardziej kulturalny, najbardziej dynamiczny, najbardziej oświecony naród słowiański. Dotychczas oni mają do nas słabość i nie przypadkiem władze petersburskie pozwolili na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo Wilno nie wchodziło w skład Królestwa Polskiego z centrum w Warszawie, nie wchodziło. A proszę zobaczyć, trzy zabory. Czy w zaborze pruskim lub austriackim był jakiś przymiotnik polski, de polska gubernia, coś takiego? Nie. A w rosyjskim zaborze jest Królestwo Polskie. Carstwo Polskie po rosyjsku. Królestwo Polskie jest. So, przyprawiało o szal władze austriackie i władze niemieckie, które przez szpiegów, przez agentów, korzystając z rotszyldowskiego kapitału, nieustannie wikrzyli, nieustannie podjudzali, podszczuwali Polaków, młodzież polską do powstań, do rozruby jakiejś, do konspiracji. Po co? Po to, żeby Polacy, żeby Niemcy potem, żeby Rosjanie musieli po prostu tych Polaków zgarnąć i na Syberię, zgarnąć na Syberię. A kto z tego powodu wygrywał? O, oczywiście spokojnie czuli się władze Prus i władze Austrii. Raz po raz. Zjednoczenie Niemiec pod hegemonią Prus dzięki naszym powstaniom. Proszę bardzo, bardzo celne spostrzeżenie. Tak, drodzy Państwo, 1848 rok. Dławią Austriacy, dławią polski ruch wolnościowy, demokratyczny, rewolucyjny. Jedyny przypadek w dziejach rozbiorów, że chłopi, ciemna, głupia, prymitywna, pozbawiona rozumu i sumienia masa, dostają po 5 talarów za odciętą głowę polskiego szlachcica. I w Małopolsce chłopi, jak powiedziałem, ciemna, pozbawiona mózgu masa, pilami odpilowują szyję pomordowanym Polakom, dzieciom, szlachcianeczkom młodziutkim. Początkowo do studni wrzucano, pobiorą i wrzucają do studni. A potem władze austriackie władze zaczęły płacić 5 talarów za głowę. To chłopi przenosili po 5 głów w workach do urzędów gminnych, wyrzucali te głowy i otrzymywali za 5 głów 25 talarów. Wcale porządny pieniążek. Można miesiąc pić bez opamiętania. Żaden ani rosyjski zabór, ani nawet pruski zabór nie posunął do takiego barbarzyństwa. Zapytajmy teraz przeciętnego Polaka, jaki zabór był względnie wobec Polaków. Austriacki. Oczywiście, każdy Polak powie austriacki. Za to, że głowy wam obcinano. Za to. Żyjemy w stanie zabobonności kompletnej. Tak jak zabobonem, kiedy jedyny komunistyczny zabobon, że na zachodzie, w kapitalizmie, dolary leżą na ulicy, trzeba iść tylko ulicą, pochylić się, podnosić dolary. Wszyscy są bogaci, wszyscy są wolni. A teraz doświadczyliśmy tego, widzimy, że nie. Ale mimo to ten komunistyczny zabobon, że Zachód jest rajem, mimo to jeszcze gdzieś pokutuje w zakątkach, w zakamarkach ciemnych naszej pamięci, naszych umysłów. Prawda? Żyjemy w dużym stopniu, żyjemy w zaklamanym świecie, w świecie fikcji. I ostatnie, pozwoli Pani jeszcze. Oczywiście. Ostatnie spostrzeżenie. Więc, drodzy Państwo, Polska promieniowała na Zachód, na Wschód, na Południe, na Północ. Zapytajmy teraz sobie, czy Polska może dziś czymkolwiek promieniować? Pan Szrokowski bardzo pięknie wyłuszczył nam pewne bardzo ważne rzeczy, a pozwolę sobie troszkę przeciwstawić się takiemu optymistycznemu ujęciu sprawy. Drodzy Państwo, bo ja pochodzę z Wileńszczyzny, tam całe życie spędziłem. Polska udziela olbrzymiej pomocy finansowej kresom zabranym, na przedziemiom zabranym. Olbrzymiej, niewyobrażalnej. Jeśli Państwo pojadą
na Wileńszczyznę wstąpił do dowolnej polskiej szkółki. Ich jest coraz mniej, prawda, ze 155 za towarzysza Stalina, teraz pozostało 52, trzecia część mniej więcej. Do dowolnej polskiej szkoły państwo przyjdą, państwo będą zadziwieni, że w Polsce samej nie ma bodaj szkoły, która byłaby tak świetnie wyposażona, skomputeryzowana, unowocześniona, jak tam są polskie szkoły. Olbrzymie środki płyną, olbrzymie. Cmentarze odnowiono, świątynie. Bardzo dobrze, niektóre gmachy publiczne, chociaż trzeba troszkę się zapytać, z jakiej racji myśmy Polacy, nasi podatnicy odnawiają gmachy w obcych państwach? Z jakiej racji? Czy my tam wrócimy kiedyś? Nie wiadomo. Instytut Polski w Wilnie na przykład, to wszystko chodzi o duże nakłady między innymi organizacyjne i finansowe. Przez dłuższy czas popularyzowali w Wilnie dzieła za przeproszeniem Jana Tomasza Grossa, które ukazują Polaków jako zbrodniarzy, jako dzicz krwawą, donosicieli, chamów brudnych, jak tak? A Jan Tomasz Gross w Polsce za to otrzymał order Orla Białego za antypolskie rzeczy. To zapytajcie siebie, jak to się dzieje? Za antypolskie oszczerstwa daje się ordery i robi się reprezentacje takich książek, mnóstwa tego rodzaju książek za granicą, w Wilnie między innym. Niedawno, dosłownie parę miesięcy temu, robiono międzynarodową reprezentację monografii o Oskarze Miloszu, o najbardziej, jednym z najbardziej toksycznych żydomasonów, który poświęcił całe swoje życie walce z polskością i z Polakami. We Francji, na Ukrainie, w Litwie, w Rosji publikował żarzące antypolskie rzeczy. Nawet antykatolickie także. Nawet papież zwrócił się do niego, żeby jego troszkę otemperować jakoś, jego publicystyce w Polsce. Niech okazuje się monografię, może, nikt nie mówi. Ale reprezentacja kosztem Senatu Polskiego, olbrzymie środki, największa sala wynajęta w Wilnie, prawda, setki ludzi zaproszonych, poczęstunki i tak dalej. To jak to jest? Jak to jest? Albo zakłada się w Wilnie galerię malarstwa, która zasłynęła na wiele krajów, też urządziła pierwszą w krajach bałtyckich wystawę sztuki homoseksualnej. No proszę. A wyście mówicie o sobie, my katolicki naród, tak? A gdzież wasz katolicyzm? Pederastię propagujecie w sąsiednich krajach nawet. Gdzie ten katolicyzm? Dlaczego my mamy, jakie my mamy prawo na wyrost siebie nazywać katolickim narodem? Czy my naprawdę dorośliśmy do prawdziwego katolicyzmu? Retoryczne pytanie, proszę nie gniewać się. Na nic ludzie tak się nie gniewają jak naprawdę. A propos Grossa. Gross, jak pan wspomniał, został odznaczony orderem Orła Białego dobrych chyba z 10 lat temu. Natomiast wyprzedził wśród tych, którzy zostali odznaczeni orderem Orła Białego, Romana Dmowskiego. Roman Dmowski dostał Orła Białego dopiero w tym roku, 2018. Prezydent Duda stwierdził, że w sumie można by go na stulecie uczcić, ale oczywiście tych odznaczeń Orła Białego dla Grossa, dla Sorosza i dla innych nie cofnął. Więc to jest skandal, że po prostu wrogowie polscy dostają w pierwszej kolejności, a Roman Dmowski dostaje 100 lat po odzyskaniu niepodległości, którą swoim podpisem obok Paderewskiego potwierdził, podpisując traktat wersalski. To jest po prostu skandal, to jest właśnie dzisiejsza Polska. Tak, zagadnienie potwierdzą autonomię. Polacy rozpaczliwie broniąc się przed uciskiem narodowościowym, tworzą jakoś tam skromną swoją autonomię w rejonie solecznickim i wileńskim. Jak reaguje Polska? Przyłącza się do nagonki na rodaków. Ogłasza perfidny, nikczemny, podły sposób, podkreślam z całą stanowczością, perfidny, podły, głupi, nikczemny sposób, ogłasza tamtejszych Polaków za promoskiewskich komunistów. Warszawa twierdzi, że to są zielone ludziki. Za promoskiewskie komunistów. Moskiewskie zielone ludziki. Rodaków. I Adam Michnik, Jan Widacki, Lech Wałęsa, Bronisław Geremek otrzymują najwyższe litewskie nagrody za to, że pomogli stłamsić Polaków wileńskich. I co? I nic. I nadal półglówki warszawskie niekiedy znów piszą, że
autonomia polska powstała z rosyjskiej inspiracji. No, bardzo dobrze na ten temat pisze Krzysztof Kawęcki. No, ja do tej listy, którą tutaj wymienił pan doktor, dodałbym jeszcze zasłużonego w antypolskiej propagandzie Jana Pawła II. Jan Paweł II, gdy przyjechał na Wileńszczyznę w roku 1993, to jest opisane w tej książce, zwrócił się do Polaków, którzy przyszli z polskimi flagami. Witam Litwinów polskiego pochodzenia. Tak. To jest skandal, że papież, który rzekomo jest Polakiem, no tak naprawdę Polakiem nie był, do Polaków, którzy przyszli, katolików, na spotkanie z Ojcem Świętym, zwraca się, że nie są Polakami, są Litwinami mówiącymi po polsku. To jest skandal, więc do Geremka, do Michnika należałoby dołączyć pana Karola Wojtyłę. I przedostatnie spostrzeżenie, drodzy państwo. Przez 30 lat Senat Polski finansuje radio z Nadwili w Wilnie. W czasach powszechnej komputeryzacji i tak dalej, czy Bielsat na Białorusi, to kompletnie irracjonalne, niepotrzebne rzeczy. Absolutnie puste, wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ale 13 listopada, od niedawno zupełnie, dwa tygodnie temu, po naszej tutaj patriotycznej demonstracji w Warszawie, kiedy premier, kiedy prezydent na czele pochodu wielkiego, ćwierć miliona Polaków, pokojowa, spokojna, kulturalna manifestacja patriotyczna. Jaki komentarz w radiu z Nadwili? Rzekomo jakaś tam, za przeproszeniem, lachudra z Wilna przyjechała do Warszawy, żeby zobaczyć, jak pięknie w Warszawie się świętuje święto patriotyczne. Ale zobaczyła co? Zobaczyła tysiące idiotów, dosłownie, tysiące idiotów, nacjonalistów, szalikowców, kiboli, a nie przyzwoitych ludzi. I to daje rozgłośnie, finansowana od 30 lat, olbrzymim nakładem pieniędzy. Finansowana z Warszawy. Tak. Afiliowana przy radiu Polskim, między innymi, przy rozgłośnie Radia Polskiego. Proszę bardzo, jak to jest? Jak to w ogóle może być? Drodzy państwo, Ale to jest rozgłośnia polskojęzyczna. Polskojęzyczna, tak. A nie polska. Tak, nie to jest absolutnie niepotrzebne w naszych czasach. To jest śmieszne, kiedy dostępne wszystkie kanały telewizji, radio i tak dalej, włączcie, kliknijcie, wszystko jest, to wyrzucają w błoto to, drodzy państwo. Szanowni państwo, Litwini usiłują się bronić przed tym polskim, za przeproszeniem, promieniowaniem, gdy dali Michnikowi ten order wielki Litwini. On przyszedł po ten order w trampkach i tak jak otrzymywał order Orla Białego w Warszawie i Komorowski pożartował, że Adasiowi w trampkach do twarzy, czyli Balszoj Krasawiec, Adaś znaczy, tak? No taki moda. A w Wilnie chciał w ten sposób litewski order dostać. Litewska straż zatrzymała, wzięła za mordę, odprawiła do hotelu, idź przebierz się, poszedł do hotelu, ubrał się normalnie. Jakieś buty znalazł? Krawat naczepił sobie normalnie, jak przyzwoity człowiek przyszedł, otrzymywał litewski order. Tak. A pewien teatr z Wrocławia chciał przyjechać na gastrolę do Wilna, ale jak państwo wiedzą, tam rozumiana po polsku nowoczesność i europejskość to pokazywanie genitaliów ze sceny i wypinanie brudnego tyłka na publiczność, tak? I oni chcieli do Wilna przyjechać, robić to samo, potrząsać jajami za przeproszeniem. Litwini nie będzie nam takiej europejskości czy polskości. U nas to nie. Na Litwie i na Białorusi ustawodawczo zabroniono wszelka pornografia. Wszelka. I jeśli państwo nauczą się języka litewskiego czy białoruskiego, będą czytać literaturę, nawet współczesną. Państwo zobaczą, jaka to czysta literatura pod względem etycznym. Nie ma fizjologiczności, nie ma za przeproszeniem spermy i tak dalej. To jest literatura jako człowiekoznawstwo. To wielka tradycja, nasza także, polska, dawna. A teraz to nie weźmiesz, prawda? Tak. Także, drodzy państwo, nie ma czym promieniować jak na razie. Trzeba wyrobić elity narodową, trzeba zrobić porządek w państwie, najlepiej mocny reżim wojskowo-policyjny, część posadzić, część być może rozstrzelać i dopiero Polska stanie się naprawdę Polską. I tym optymistycznym dziękuję. Akcentem dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Drodzy Państwo, proszę się nie gniewać, troszkę uraziłem, bo delikatne łóżka pań szczególnie. Niestety. Proszę Państwa, zaraz przejdziemy do kolejnego wykładu. Ja bym prosił, jeszcze puszczę moją puszeczkę, żeby wspomóc nasze kolejne działania, ponieważ no, te elity finansowo-żydowskie już nas zwalczają. Zablokowały mi konto na PayPalu. Ponad 5 tysięcy złotych wpłaconych na studio prawdopodobnie nie będzie zużytkowane na studio od darczyńców. Dlatego prosiłbym w gotóweczce wrzucić coś do naszej puszki. Będę bardzo wdzięczny za każdą złotówkę, która na ten. Ponieważ wiadomo, oligarchia światowa i żydowska tutaj dba o to, żebyśmy nie mieli pieniędzy, nie mieli możliwości działania. Proszę bardzo, panie Stanisławie, rozumiem, adrem. Ale może tutaj, żeby kamery objęły. Nie ma autora? Szkoda. To może go poproszę. Już go poproszę. Chcę z panem podyskutować. Tak, tak. Bardzo krótko. Proszę pana, wtedy kiedy pan mówi o Uniwersytecie Wileńskim, bardzo dobrze, chapeau bas. Fakty, dokumenty, historia prawdziwa. Ale bardzo często pan po prostu tutaj rozsiewa plotki. Nic naukowości w tym nie ma. Kiedy pan opowiada herezję o tym, jak to chłopi odcinali głowy i z tego wyciąga pan wniosek, że wszyscy chłopi to było straszne draństwo i stwarza pan nam tutaj takie poczucie, że historycznie wszyscy chłopi to było coś porażającego, jakieś moralne dno, jakieś bagno. Proszę pana, nie wolno tak mówić. Trzeba powiedzieć, że w tym i w tym miejscu, w tych okolicznościach zdarzyło się to i to. Mamy dowody, mamy fakty, mamy potwierdzenia, mamy dokumenty. Pan tutaj uprawia po prostu, no, jak naukowca, to tak się nie godzi. Po prostu tak się nie godzi. Po prostu trzeba operować. Historia to są ogromne, wielkie przestrzenie. Są przestrzenie, gdzie jest piękno, godność, duma. I są przestrzenie, gdzie jest podłość, ohyda, przekleństwo, straszne rzeczy. I trzeba powiedzieć, że tu, w tym miejscu, w takim obszarze, w takich okolicznościach zdarzyło się to i to, mamy na to dowody. Pan przedstawił chłopów jako morderców. Czy pan uważa, że historia chłopów to jest historia morderców? Odpowiadać? Nie, jeszcze nie, za chwilę. Wszyscy chłopi mordowali. Wszyscy chłopi mordowali, wszyscy chłopi mieli siekiery i cięli głowy panu. Proszę pana, totalna bzdura. Drugi problem, powstań, których mieliśmy mnóstwo. Powstanie listopadowe, styczniowe, lwowskie, o którym mówiłem, poznańskie, śląskie, jedno, drugie, trzecie i tak dalej. To wszystko była inspiracja tego albo tamtego wroga, nic podobnego. Oczywiście my wiemy, że inspiracja, infiltracja różnych grup politycznych istniała, istnieje i istnieć będzie. Ale nas powinno interesować coś innego. Jak się naród, co w tym narodzie jest, jak on ma duszę, jakie ma przekonanie, jakie ma poczucie wolności, jaką ma godność. To są dużo ważniejsze rzeczy niż takie sypanie perełkami o charakterze czysto pomówieniowym. Właściwie plotkarskim. Ja bym bardzo pana prosił, żeby pan takie rzeczy nie robił. Dziękuję. Mam prawo odpowiedzieć na zarzuty. Po pierwsze, nikogo nie prosiłem cenzurować i dawać mi recenzję w moim wystąpieniu. Tak? Nikogo nie prosiłem i jest to troszkę nie fair. Pouczać kogoś. Pan ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Po drugie, nigdy nie powiedziałem, że wszyscy chłopi są ciemną, durną masą. Mówiłem o tych chłopach, którzy odcinali głowy ludziom, w tym też dzieciom. Że pan nie zrozumiał tego, co ja powiedziałem, to zupełnie inna sprawa.
że Pan wyrwał z kontekstu i tak się Panu wydało, że ja to powiedziałem. Powiedziałem nie o wszystkich chłopach, tylko o tych, którzy mordowali niewinnych ludzi i przynosili odcięte głowy w workach do austriackich urzędów. Mówiąc o naszych powstaniach, które były inspirowane przez bezpiekę państw zaborczych, mówiłem tylko o tym, że szlachetne, romantyczne, górne usposobienie polskiej młodzieży było w cyniczny sposób wykorzystywane w antypolskich ostatecznie celach. I tego znów Pan nie zrozumiał we właściwy sposób. Także dziękuję za Panu za uwagi. I proszę nikogo nie pouczać. Wypowiedzieć swoje zdanie proszę bardzo. Ja Państwu uprzedziłem, nikomu niczego nie narzucam, nie sugeruję. Jasne. Tylko dzielę się swoim prywatnym zdaniem. Pan Andrzej też chce się w tej sprawie wypowiedzieć? Nie, ja bym chciał...